Gdzie jest mój guzik? 3, 2, 1, go! Sorry, zjebałem jeszcze raz. Cześć, słuchacie podcastu Inside Baseball, to jest odcinek 218 i z Wrocławia i z Warszawy mówią do was Konrad Okoński. Napisałem to wczoraj i nie była to wtedy prawda, ale jest to prawda dzisiaj. Oraz Mateusz Żarkowski, bez kapci jest dużo lepiej. W dzisiejszym odcinku rozkminy Patronite. Ile to jest empirycznie promil? Potrzebowałbym jednego dnia wolnego oraz newsy, zmień płeć. Nowa matura. Pijany pijanemu wilkiem. Z impetem w świat crowdfundingu. Sonic Screwdriver. Show must go on. Oraz kącik robotyczny, szybka piłka, piłka w trybuny i after show. Very good, man. Very good. Very good, very good. Very Cieszę się, że spierdoliłem intro akurat w odcinku, którym jest pierwszym opłacanym odcinkiem przez nasz nowy Patronite. Tak. Tak, Konrad, nieźle, że założyłeś go. Tak. Na stronie patronite.pl/insidebaseball możecie wspierać nasz podcast obecnie w kwotach 5 lub 10 zł. Za 10 zł. Bo na ci się nie opłaca. Jest jakiś motyw? Nie, chodzi mi o to, tak, że... Tak, zjebałem intro. Nie, mam na myśli to, że są bardzo wysokie prowizje chyba, nie? Za bardzo niskie kwoty. Nie, nie wiem ile to jest. 10% może? Mogę posprawdzać potem. Ja słyszałem, że jest nawet... Chyba 50% przy 5 zł? Co? To niemożliwe. Ja tak przeczytałem. W takim razie zmieniam wszystko na wyższe kwoty. Ja myślę, że tak trzeba zrobić. Wyższe kwoty, już za chwilę. Że dycha byłaby, jest okej, czekaj. Ale już mamy dwóch wspierających na 5 zł, Mateusz. No tak, no to z tego trafiło do ciebie 2. Jeszcze nie trafiło, ale 2 zł to... Wiesz, mieć 2 złote, nie mieć 2 złotych, to 4 złote, to 2 pączki. 2 pączki z Biedronki z białą czekoladą na górze. 69 najniższy próg. Że... Tak, mam pokazane, że jest to... Przy 7 złotych jest to 20%. Okej. Okay. Nie wiedziałem, że oni tak sobie skalują to. Skurwysyn. No nic, no nic, dobra. Słuchaj, jeśli ktoś jest zainteresowany, odsyłam was tam. 69 najniższy próg. Będę dodawał... Tak powinno być! Będę dodawał różne nowe rzeczy. Jeśli znajdę fajne opowiadanie do czytania, może dodam milestone w postaci naszego nagrania jakiejś czytanki, do czego zmuszę Mateusza w pewnym momencie. Zobaczymy, zobaczymy. Tymczasem, rozkminy. Mateusz, mamy takie... Mamy często takie newsy, ale mamy też dzisiaj news, którego częścią jest człowiek z pewną ilością promili we krwi. I zorientowałem się, że ja nie wiem, ile to jest faktycznie promil we krwi. To znaczy, nie wiem, jak się czujesz, kiedy masz konkretną ilość alkoholu. Drzazga, nie po klawiaturze. Kiedy masz konkretną ilość alkoholu we krwi. Potrzebuję, żebyśmy przeprowadzili testy. Myślę, że jesteś za mało, jakby za mało konsumpcyjny. Zresztą to tak chyba nie działa, nie? Że powinieneś. Nie możesz na jednej osobie mierzyć. Musisz wziąć ludzi, wziąć pieniądze na badania. No. I przeprowadzić badania, w których pokazujesz im takie buźki, jak oceń skalę bólu. To masz taką grafikę, oceń jak bardzo jesteś najebany. I masz tam jak szpadel, jak bela, jak czapla. Nie, ja się potrzebuję upić na przynajmniej 3 poziomy pijaństwa i sprawdzić wtedy ilość promili. Bo nie wiem. Znaczy, no... Messerschmitt. Messerschmitt. Ale nie czujesz, że to byłby dobry eksperyment? No bo co z tego, że sprawdzisz dużo ludzi i będziesz miał naukowe wytłumaczenie? Ty musisz wiedzieć na sobie. Musisz wiedzieć na sobie. Tak jakby... Albo potrzebujesz upić kilka osób do nieprzytomności i zobaczyć, ile jest wtedy i będziesz miał jakby skalę, w jakiej ludzie się poruszają. Jakie piękne. Eskimosi mają podobno około 50 określeń na słowo śnieg.
Bates, beton, bezofen, czapa, denat, dyntka, korbol, leżak, na bani, na cyku, nabombany, nabzdryngolony, nachlany, nachlożony, nacykany, nadźgany, nafazowany, nafrustrowany, najebany. Najebany jak biszkopt, jak messerschmitt, jak patefon, jak autobus, w cztery strzępy, w trzy dupy, w cztery dupy. Najebka, nakierany, nakopany, napierdolony, napizgany, napruty, nassany, nastukany, natankowany, natrzepany, nawalony. Nemo! Jak to za Nemo? Nemo. Po prostu Nemo. No jebany jak Nemo. Podoba mi się to. Nie wiem. Opój, pijak, pijanica, pijus, podchmielony, podpity, pod wpływem, podrobiony, skaszlany, pozamiatany, schlany, skoszony, skuty, spity, strolony, zciaprany. Zciaprany mi się podoba. No. Świnia, ululany, upity, upodlony. Urżnięty, wcięty, wycięty, zachlany, zalał palnik, zalany, zaliczył zgona, zgon, zmasakrowany, zbalanżowany, zresetowany, zwała, zwałka, zwyginany. Zwyginany jest też niezły. Zwała jest chyba bardziej jak jesteś na, jak na zjeździe po czymś, niż kiedy jesteś pijany faktycznie. Ale nie było na przykład spizgane, które kojarzę z narkotykami i słusznie, że nie było, ponieważ nie jest to chyba dotyczące alkoholu. No, bardzo dobra lista i tak naprawdę, wiesz, znamy większość z tych określeń. Napizgany jest. Napizgany, tak. Spoko. I will allow that. I'm going to allow it. Mierzyłeś się kiedyś alkomatem? Nie musiałem. Ja raz byłem samochodem chyba tam w waszych okolicach na Nadodrzu i... Wypiliśmy jakieś piwa i zastanawiałem się, bo minęło parę godzin, zastanawiałem się, czy mogę wsiąść w to auto i pojechać do domu. I poszedłem na policję, która jest na tej ulicy, na której mieszkałeś. I powiedziałem, że słyszałem, że mogę sobie zrobić test, jeśli chcę wsiąść w samochód i oni mi go zrobią za free. I zrobili mi ten test za free. I miałem delikatnie powyżej. Powiedzieli, że mogę zjeść czekoladę i jechać. I shit you not. Kazali mi dmuchnąć, nie badali mi krwi. Co? Może czekolada metabolizuje alkohol, w sensie cukier. Albo pewnie, koka. Na pewno. Wyobrażam sobie. Brawo, proszę zjeść czekoladkę w nagrodę i jechać. Jest pan bardzo odpowiedzialny. Myślę, że się wydaje, że czekolada pobudza produkcję krwi nowej i wtedy rozrzedza ci to alkohol? Teoretycznie Medi jest na czacie, także może nam coś powie na ten temat. Nie, bo krew ci, po braniu krwi dają ci czekoladę, nie? Też. Tak, dają ci czekoladę po braniu krwi. No to musi być to. Może oni sami nie wiedzieli, tylko myśleli w ten sam sposób. Ej, po braniu krwi dają ci czekoladę, prawda? No nic, ale to było... Ej, ale w ogóle jestem myśli na zasadzie, jakby, może pan zjeść czekoladę i jechać. To jest taka dobra odpowiedź na wszystko trochę. Znaczy, może chcieli, żebym spędził po prostu jeszcze 10 minut jedząc czekoladę i nie, wiesz, trzeźwiejąc. O, wyobrażasz sobie, że masz takiego kolesia po wypadku i on trafia do szpitala i lekarze mówią... On traci krew na szybko, nie wiemy co zrobić. Podajcie mu czekoladę. Podajcie mu całą czekoladę świata. I on wpierdziela całą czekoladę i nagle jest, produkuje. Lepiej biorą takiego kolesia, karmią go tylko i wyłącznie czekoladą, a potem pobierają od niego krew. Tak, jest uniwersalny dawca jak Mad Max. Jeżeli za dużo zje tej czekolady, to mu eksplodują oczy. Żyły po prostu. Nabrzmiewa cały. Czy mamy jego grupę krwi? Nie mamy, nie dowieźli. W takim razie podajcie mu czekoladę, wszystko. Milkę. Lepsze niż nic. Mocno mleczną. Mamy tylko z bakaliami. O nie. Najgorzej. To jest koszmar. Czekolada z bakaliami to jest koszmar, no? Nie, jest spoko. No, ale to było dawno temu. Jechałem wtedy Lanosem jeszcze, którym później jeździł jeszcze Kuba, a teraz ten samochód został oddany do kogoś znajomego, kto posiada warsztat i naprawił ten samochód i daje go ludziom jako samochód zastępczy. Kto? Co? Lanos? Lanos, no.
Pamiętasz Lanos? No co ty gadasz, Lanos żyje. Tak, znaczy no my nim nie jeździmy już, ale żyje w jakimś warsztacie. Juniowóz poszedł na budowę, nie? Mi się wydaje. O, oh, nice. Co znaczy podjechał, poszedł na budowę? Jest to zalany asfaltem? Nie, mi się wydaje, że koleś sprawdził zawieszenie, jakby przyjechał, nie interesowało go, że samochód żyga wszystkim i tak dalej. Powiedział, okej, okay, biorę, nie? Przyjechał jakimś, fajne jest to, bo koleś przyjechał jakimś takim Mercedesem czy coś takiego. Kupił to auto, bo było, wiesz, to było, nie wiem, no tam kosztowało chyba 3,5 czy 4 kafle, coś takiego. O. I kupił to auto i wsiadł w niej i odjechał, albo nie wiem, wsiadł w niej i odjechał, nie? Ale ten Mercedes został i tak nie wiedziałem, co się stało. Zostawił ci go w zastaw. Potrzebuję czegoś, także tak, w czym nie będę wyglądał na kasie z tego. Tak, także mi się wydaje, że on po prostu pojechał na budowę, wiesz, wozić cegłę na budowę, nie? Szybuje czerwonego cegły. A te no, samochody mają chyba sztywne zawieszenie. Ej, ten juniowóz był ekstra, on miał nie pasy. Nie, ja pamiętam dokładnie, no tak, miał czerwone pasy. Tak, był twój samochód, także. Był zajebisty. No pamiętam, że kiedyś oddałeś go do naprawy z blacharki i kiedy wrócił z tej naprawy, to miał tak jakby wgniecone dziury w dachu, tak jakby ktoś po nim chodził. A, dlatego daje się kroplówki. Senat też napisał. Roztwór glukozy pomaga szybciej zwalczać skutki odwodnienia po alkoholu. No. Czyli jednak. Mogłem też wypić wodę w sumie. Spoko. Niech pan zje czekoladę i jedzie. Tak, ale ten test wciąż chciałbym zrobić kiedyś. Chciałbym... Kupię sobie takie alkomaty, takie wiesz, które się kupuje właśnie na wieczory. Jednorazowe. Wyobraź sobie, że koleś ukradł coś ze sklepu i targany wyrzutami sumienia przychodzi na komendę i mówi: panie władzo, muszę przyznać, byłem w Żabce i ukradłem. On mówił: a ile? A za ile? No, ukradłem tam 10 czekolad i 2 piwa, cokolwiek. Za ile? Za 30 zł. To niech pan zje czekoladę i jedzie do domu. Damy panu 5 minut wyprzedzenia. Dobra, chodźmy dalej. Wyczerpałem promil empirycznie. No to już potrzebowałbyś jednego dnia wolnego? To jest twój wolny dzień dzisiaj, teraz. To jest to, co robisz, kiedy masz wolny czas. Siedzisz z nami. Najgorzej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że to jest to, co robisz, kiedy masz wolny czas. To albo grasz w RPG przez internet. Oj. Tak, ale mam coś takiego, że potrzebowałbym jednego dnia wolnego wczoraj. Czy możesz sobie wziąć wsteczny dzień na żądanie? Ja, to by było super. Możesz cofnąć czas i przeżyć wolny dzień jeszcze raz wczoraj. To by było super. Są czasami takie dni, w których wolałbyś nie być gdzieś, nie? Na przykład mówisz, no jutro mam dużo spotkań, dużo tych, dużo ten i tak dalej. Powinienem wziąć wolne. Albo, no jutro mam tylko jedno, jakieś tam, jedną rzecz, na której muszę być. Nie opłaca się brać wolnego. Wiesz co, to wszystko byłoby do zrobienia. Wystarczyłoby, żebyśmy byli istotami o jeden wymiar bardziej skomplikowanymi. Wtedy nie musielibyśmy przeżywać czasu jako czegoś ciągłego, tylko moglibyśmy przeżywać sobie dni poza kolejnością. Nasze całe życie byłoby jakby ułożone przed nami, możesz sobie przeżywać je jak chcesz. To by było ciekawe, chyba Pan Nigdy był taki film, ten stary taki z Jaredem Leto, to by było, gdzie właśnie coś takiego się działo, ale to by było ciekawe, gdybyś mógł jakby podejmując decyzję w konkretnym miejscu widzieć konsekwencje wszystkich decyzji. To wariacja tego była w Watchmenach też, nie? To było też w Arrival, o ile się nie mylę, tylko w pewny trochę inaczej pokazany sposób. Bo Arrival było o uczeniu się języka ja obcych. O! Jezus, to nic nie mówię. Nic nie mówię. To jest tak dobry film, Mateusz, że szkoda go nie zobaczyć najpierw. Dobrze, bardzo ci go polecam. Tak to wiesz. Będzie ci szkoda. Rękami i nogami ci go polecam. Zobaczę go sobie. To jest jakby film o obcych, który mówi, że to, co musielibyśmy zrobić, kiedy spotkamy obcych, to przede wszystkim poznać swoje języki nawzajem. I bohaterką jest lingwistka, jest super. Jest ten motyw, który mówi ci, że generalnie cała komunikacja jest,
jest mocno zawężona, nie? My na, zobacz, że na, jeżeli spojrzysz na przykład na ludzi, no to ludzie się ze sobą komunikują językiem, też się nie potrafią dogadać, ale prawda jest taka, że jakbyś spotkał... To też nie... ...wyglądała ta komunikacja, na przykład nie jesteś w stanie rozmawiać z psami. Podejrzewam, nie. Że nawet gdyby... Halo? Znaczy, jesteś w stanie w pewien podstawowy sposób... Ichnęłaś i wyłączył się internet? Mateusz, zmienił ci się mikrofon na chwilę i zaraz wrócił. Coś się stało. Też mam. Coś padło w takim razie. Słyszysz nas? Hej. Czy to jest chwila na Meksyk? To jest chwila na Meksyk! Halo, halo. Hej, słyszysz Meksyk? Słyszę. Tak? Tak. Doskonale. Jesteśmy z powrotem. Nagle stało się coś takiego, że usłyszałem cię jakby z innego mikrofonu przez jedną sekundę, po czym wróciłeś na swój normalny mikrofon, ale już mnie nie słyszałeś. Że to porty w Macu. Coś tutaj się rozwala. Może muszę kupić jakiś fajny mikrofon. Ale fajny też komputer. Zdarzyło się coś takiego, że Ola kichnęła, więc zakładam, że ma jeszcze, a przy okazji ma router pod nosem, więc zakładam, że kichnęła na router i to musiało... które leciały w stronę komputera. Komputer przestraszył się COVID-a i zamknął porty. No i Sabes, ale on ma Windowsa na swoim laptopie. Z Macu. To nie jest dobry pomysł w ogóle, ten Windows na Macu. Bo na przykład sterowniki nie działają. Udało mi się odpalić. Większość rzeczy działa i jest w miarę spoko, ale na przykład Horizon Zero Dawn próbowałem odpalić i on działa tak z doskoku. Powinien działać lepiej na takim sprzęcie. Nie zmienia faktu, że ten Horizon Zero Dawn jest dosyć słabo zoptymalizowany. Musiałbym sprawdzić to na swoim kompie, który ma już 7 lat plus nowa karta graficzna. A jaka to jest karta graficzna? Ja kupiłem Titana 1660. To jest GeForce 1660, tak? Nie, 1060. Te 1080 generalnie nie ma ich wciąż, albo są potwornie drogie, bo wiesz, bo bitcoiny, więc kupiłem 1060. Jak pisałem 1060, to dopełniło mi garbage disposal parts. Nie, to jest 1060 Ti. Ma bardzo mało pamięci niestety, także... 6 ma. Nie wiem ile mój ma. 4. Wiem, że kiedy chciałem odpalić Monster Hunter World wyższy, lepsze takie lepsze tekstury, to miałem za mało na karcie, żeby to zrobić. Jak się odpala mój menadżer urządzeń? Może mam słabszą kartę? Wydaje mi się, że mam 4. Nie mogę mieć 4. 4 to byłoby bardzo mało, prawda? Salem mówi, że jest w dwóch wersjach, 3 i 6 GB. Czy jestem tak durny, że kupiłbym wersję 3 GB? Nie sądzę. Jeśli jest to wersja Ti jak Titan, to chyba jest to mocniejsza wersja, prawda? Ja szukałem ostatnio, żeby na przykład kupić EGPU, ale okazuje się, że ten EGPU jest... nie wiem. EGPU w sensie masz przez internet zrenderowanie? Nie, external, że masz po prostu skrzynkę. Stoi na stole? Tak. O. Wyglądało nice. To ciekawe. Myślałem, z tym, że... Tak, ale to chyba się nie opłaca. Bo cała skrzynka jest... Cała skrzynka jest dosyć droga. Powiedzisz chyba 2000 za obudowę, coś takiego? No, wow. A to jest taka uniwersalna... uniwersalna obudowa? No czy po prostu karta jest droższa? Nie. Karta jest taka sama, ale musisz mieć obudowę do zewnętrznej, obudowę z chłodzeniem pewnie do tego. Mhm. Przynajmniej tak to widzę tutaj. No mówią, że te obudowy kosztują od 1500 do 1700. Ale możesz nam wsadzić każdą kartę później. No tak jest, nie wiem czy każdą, chyba nie. Chyba tak. Chyba tak, bo to jest ostatecznie to jest tylko szyna, nie? Szyny są zawsze takie same tych kart graficznych. Tak, czasami objętość karty jest różna, nie? No bo są takie, które są po prostu bardziej objętościowe. Gdzie, no nie wiem, mi się wydawało, że taką kartkę jesteś w stanie wsadzić do kartonu nawet, nie? I ona będzie działać. No tak, bo ona ma własne chłodzenie. W sensie każda karta ma swoje wiatraczki. No tak mi się wydaje, że jak zrobisz, że jedyne, żeby się nie kurzyło. Nie wiem, jak mam sprawdzić ilość pamięci na mojej karcie. Niestety nie potrafię, Mateusz, zobaczyć własnego komputera. Masz sterowniki? Mam. To kliknij. A, dobra. Nie jesteś w stanie. Chodźmy tutaj. Idziemy w niosę.
Słuchaj, 35-latek zaatakował we Wrocławiu stoisko Fundacji Zmień Piec. I ja wiem, dlaczego to zrobił, nawet nie czytając tego newsa, Mateusz. Bo plakaty Zmień Piec są napisane bardzo wyjątkowym rodzajem czcionki, w której I wygląda bardzo podobnie jak L. I każda osoba, którą znam, w sensie ja i Belę, czytają to jako Zmień Płeć. I on myślał, że to jest zmień stoisko. Pieć. Że to jest zmień stoisko. Piec. Że to jest stoisko, które namawia, żeby zmienić płeć. I był oburzony, że stoją niedaleko kościoła. Nawet tutaj pod kościołem stoicie i wymierzył kopniaka w stoisko. Bele? Nie, nie. Dla mnie i dla Belego ten font wygląda, jakby było napisane zmień płeć. Tylko bez polskich fontów. I nie, najwyraźniej nie tylko my to tak widzimy, no. Ktoś się zdenerwował i zbutował takie stoisko. Także jest to urocze, bo pokazuje ci tylko, jak bardzo ważne jest liternictwo. Ktoś mi wysłał. Mi się... no... wykrywać. Muszę coś instalować, nie będę tego robił. Na czym ma polegać stanowisko namawiające do zmiany płci? No, sugerują ci, nawet że wiem, twoja ja płeć jest szkodliwa dla środowiska. Tak. I musisz dokonać wymiany i państwo ci dopłaci za to, szamanie. A, to faktycznie. Kurwa, zmienić piec. Chyba chodzi o zmianę piecy węglowych na gazowe. Ja, ale... Kto ma piec? Węglowy? W sensie... Większość tych. Kamienic chyba. We Wrocławiu... Ja nie wiem, ja mam grzejnik, nie? Tak, ale ty mieszkasz w tym, w bloku. Generalnie jest dużo piecy węglowych we Wrocławiu i najgorsze są ludzie, którzy nie palą tam węglem, tylko palą tam tym, co znajdą. Wiesz, śmieciami. No, ale to wtedy bez sensu jest kładać takie... Wydaje mi się, że bez sensu jest takie ogłoszenie dawać, wiesz, niedaleko domów, gdzie nie mają piecy. Ale ludzie mają piece. Tak? No, znaczy nie wiem, ja we Wrocławiu jest dużo takich pieców. We Wrocławiu, no i on sobie stoi po prostu. Tak, ale ten twój piec jest, on jest tylko jakby właśnie zajmowaniem miejsca, nie? Ty używasz go jako można by półki. Go, można go odpalić, jakby bardzo się chciał. Tak, możesz palić tam czym? Tak naprawdę drewnem? Nie wiem, plastikiem? Nie wiem, czy mi się teraz pali, co jest cool. to czego nie potrzebujesz. Nie, naprawdę, bo u mnie się bardzo ciężko sortuje świeci, więc ja po prostu te śmieci wrzucam do kominka. Pamiętaj, i wtedy nie mógł sortować. Że ogień pali, ale i oczyszcza. O, dobra, nowa matura. Będą zmiany już w polskich maturach. Mateusz, znikłeś znowu. Halo? Czy to jest czas na Meksyk? Hej. Jestem. Chyba coś się tutaj mi wali z tym kablem. Mateusz, zmiany w maturach. Matura z polskiego zostanie zmieniona w taki sposób, że będziesz miał jedno z pytań, które będziesz dostawał, będzie z puli pytań, które będą dostępne wcześniej, czyli będziesz znał pytania, które możesz dostać na maturze. Czy tak nie jest do tej pory? Tak nie było do tej pory? Nie, nie było tak. Było tak na egzaminach na prawo jazdy. Ale zakres matury przecież znasz. Tak, znasz, ale to wiesz, ma mieć zakres jakby ze wszystkiego, co było w liceum, a mieć podane konkretne pytania, pod które możesz jakby przemyśleć sobie rzeczy. Tak, jeśli idziesz na maturę z polskiego i wiesz, że mogą cię zapytać o stosunek dwóch postaci w lalce, no to możesz nauczyć się przypomnieć sobie te dwie postacie z lalki. Tak jakby łatwiej ci jest się nauczyć pod dobrym kątem, nie? Znaczy ja w ogóle tak myślę, że jakby jeżeli tak się jak miał w ogóle zrobić taki krok w tył, to bym się zastanowił, czy matura ma sens w dzisiejszych czasach. W czasach, kiedy masz dostęp do informacji przez telefon? No, trochę tak. Zastanawiałbym się, czy na przykład nie bardziej jakimś nieciekawszym możliwością byłoby na przykład napisanie czegoś w oparciu o coś, o jakieś opracowania albo coś takiego. No, zrewidowałbym w ogóle program, jakby zastanowiłbym się nad rewizją w ogóle programu nauczania od
hej, musisz przyjść tutaj i mieć tylko, nie wiem, butelkę wody i jeden niebieski długopis. I coś takiego. Tylko zastanawiałbym się na przykład nad zrobieniem jakiegoś projektu. Znaczy i tak w masz... W ogóle nie wiem, czy egzamin ma sens. I tak masz na podstawie tekstu zadania, nie? To chyba zawsze jest na pisemnej maturze. Ale tu jest mowa o ustnej maturze, gdzie musisz rozmawiać z egzaminatorem. Nie wiem, to może być fajne. Ja generalnie... Liceum to był ten moment, kiedy powoli przestawało mi się chcieć czytać lektury, pamiętam. No, ja nie wiem, ja nie za bardzo czytałem lektury. Muszę ci powiedzieć, że... Jeżeli ludzie nie czytają tych lektur, no to znaczy, że nie są, może nie są ciekawe. No w jakiś sposób nie są przekonani do tego. Można by to naprawić, robiąc... co robiąc? Audiobooki? No, audiobooki to jest niezły pomysł. Ale to jest dużo Nie wiem, no ja myślę, że na przykład... No tak, ale no jak się mam zastanowić, no to ja teraz jako dorosły człowiek nie czytam raczej książek. Dlatego, że czytam 90% czasu w swojej pracy i potem wolę już, jak mam jeszcze czytać książkę, to wolę ją posłuchać na przykład, nie? No coś w tym jest, ale nie wiem, czy... Ja nie rejestruję tak dużo informacji słuchając, jak czytając. No to dobrze. To znaczy, że... że może nie powinieneś rejestrować tych informacji. No na przykład nie ma sensu zapamiętywać opisu przyrody, nie? Jakby... No... Jaki jest sens pamiętać wszystko zamiast pamiętać, zapamiętywać informacje? Bardzo mi się podoba ten motyw, taki skimming był, skimming. Na przykład wiesz, wszędzie indziej ci powiedzą nie, że czytasz daną rzecz, tylko musisz umieć przeglądnąć ją bardzo szybko i wyciągnąć konkretne informacje, ewentualnie czytasz ją drugi raz. No, może. Nie wiem. Nie wiem, zastanawiam, bardzo tak się zastanawiam nad tym szeroko. Najgorsze dla mnie, jeśli słucham audiobooka, to są imiona i nazwy, bo potrafię przesłuchać całą książkę i nie być w stanie ci powiedzieć, jak nazywają się wszyscy bohaterowie. Bo po prostu tak, nie muszę. Nie widziałeś nigdy. Pamiętam, jak brzmią te imiona, więc jakby kiedy ta postać się znów pojawia, to wiem, o kogo chodzi, wiem, kto to jest i co się dzieje, ale nie potrafię sobie przypomnieć później. Co to były, jak się te postacie nazywały. Może nie są to ważne imiona. Może, ale to jest dosyć typowe dla mnie. I Ola na przykład poznaje osoby i zapomina pod... Jakby Ola zawsze przekręca każde słowo, każde imię osoby, jakie napotka, nie? Przynajmniej pamięta je w ogóle. Ja nie pamiętam ich. Nie, przekręca każde. To jest, ma bardzo, bardzo szeroką wiedzę, która jest... zbliżona. W sensie zamiast Michał mówi Szychał? Nie no. Cześć, ty, byś na ty byś był na przykład Karol. O no, a wiesz, to mi się zdarza być nazwanym Karol albo Adam. No właśnie, no. Tak jak ktoś inny jest tam Mariusz, Ola nawet jak zobaczy to napisane, to i tak zapomina. No jak bo... ten. To jest bardzo ciekawe. Ja nie wiem. Nie wiem, na czym polega zapominanie imion, bo to jest to, czego nie chcesz zapomnieć, bo wiesz, że będziesz czuł się potem jak debil, jak to zrobisz, a i tak to robisz. Ty mnie nauczyłeś fajnego sposobu zapamiętywania imion i kiedy o nim pamiętam, to jest nieźle. To jest ten motyw, że starasz się jak najszybciej powtórzyć 3 razy to imię, kiedy z kimś rozmawiasz. Tak. Bird in the Barrow mówi, że kiedyś rozmawialiśmy o supermocy, prawie poprawna wiedza o wszystkim. No, dokładnie. I to jest dokładnie ten sam, to jest dokładnie ten motyw. Prawie poprawna pamięć imion. W ogóle... Też mi się czasem zdarza nie pamiętać imienia kogoś, ale pamiętać pierwszą literę. Także Karol nie byłoby takie głupie przy Konradzie. A także miałem dziadka Karola, także mogę, wiesz, tak pokoleniowo zapamiętać, że chodzi o mnie. Chodźmy dalej. Zastanawiam się, a ty ile pamiętasz lektur jeszcze? Ile lektur naprawdę przeczytałeś? Czekaj, obowiązkowe... Ja przeczytałem wszystkie lektury. Do połowy liceum, powiedzmy. Lalki chyba nie skończyłem. Do połowy. Nie. Lalkę przeczytałem do połowy i od tego momentu miałem straszny problem już później. Jakoś nic mi nie wchodziło z lektur. Ale dobra, już miałem strasznie dosyć edukacji w połowie liceum. Jan Kochanowski, Treny. To były krótkie wiersze po stracie jego córki i one były wszystkie... O, tak, jaką mi dziurę zrobiłaś w życiu, tak. Kochana Anulko, swoim odejściem tak. Nagłym. Orszulko, no to pamiętam, ale to widziałem tylko może jeden jakiś ten, dobra. Pieśni.
Psał też Dawidu. Co to hymn jest, do miłości ojczyzny. Nie wiem, co to są za rzeczy. Też Kochanowski. No, Dziady, część druga. To się odgrywało na scenie, tak. To się pamięta. Ja pamiętam te fajniejsze lektury. Pamiętam, wiesz, Kamienie na szaniec, gdzie młodzi ludzie umierali za Polskę na ulicach Warszawy i w ogóle. Ale nie pamiętam, wiesz, każdego wydarzenia. Pamiętam, że jeden dostał strzał w brzuch i umierał godzinami. Dobra. Podejrzewam, że nie pamiętam tych, nie wiem, jakich nie pamiętam. Krasicki bajki. Nie wiem, co to jest nawet. Bogu Rodzica, no to jest chyba tylko... To na pamięć się znało, bo to trzeba było się znać na pamięć. Fraszki. To czemu wymyślasz rzeczy, które nie są książkami? Konrad! Co? Daj, czy może oni zmienili lektury po prostu, już jesteśmy nie na bieżąco? I don't know, man, teraz matura 2020. Co to jest, kurwa, Psał też Dawidów? Co to jest Podróże z Herodotem? Pan Tadeusz, taki, wiadomo. To jest jakiś polski, taki chyba ten, taki znany koleś, nie? Kto? Krasicki? Kościński. Kościński? Kapuściński. Kapuściński, tak, to jest ten koleś, o którym Platysz Image zrobił film animowany. On jest, on pisze, pisał reportaże z Bliskiego Wschodu. A co to są Podróże z Herodotem, to nie wiem. Niedawno był film i on chyba zmarł niedawno, ile się nie mylę. Zmarł w 2007, z tego co widzę, ale... Ej, nie pamiętam, o czym było Wesele, poza tym, że było o weselu i że był tam koleś chochoł zrobiony ze słomy. A to nie by, to była chłopomania, z tego co kojarzę, że wyjechali na wieś i robią, i było wesele i ludzie z miasta przyjechali i jarali się wsią. Mhm. Kurde, powiem ci, że lektury, które miały ekranizację filmową, pamiętam lepiej, bo po prostu mam połączone z obrazem i nie zapomniałem. Dobrze, myślę, że to jest ta chłopomania. Tak, poety, tak. Poety, tak, to była chłopomania, czyli wesele poety z chłopką. Chyba tak. Ja ale nie pamiętam nic na ten temat. Ej, ale bardzo krótka jest ta lista lektur obowiązkowych. Tak naprawdę jest ich, tutaj są trzy, tutaj jest... No come on, cztery, nie jest taka krótka, sześć, jak się nad tym zastanowisz, że masz pana Tadeusza 17 na przykład. Ich jest. No dobra, może faktycznie jest więcej niż myślałem. W sensie, nie jest to jakoś też super, super dużo tych lektur, chodzi, ale no... Ale nie, to no są... prawda jest taka, że masz ileś tam lat na przeżydanie ich, no to może... No masz 3 lata, nie, czekaj. Bo już nie ma gimnazjum, a teraz czekaj, to jest z liceum, czyli tak naprawdę masz 3 lata, żeby je przeczytać, czy 4, ile liceum ma teraz lat? Ja nie wiem nawet, ile mają lat szkoły. Czy ktoś był w szkole niedawno i wie? 8 lat podstawówki plus 4 liceum, tak jak było, kiedy zaczynałem edukację. Zatoczyliśmy koło. Ale no ja może znam z tych tak naprawdę, z tych lektur, może tak naprawdę pamiętam Zemstę kojarzę, Lalkę czytałem może do połowy. Ja tak... Nudna Potop, była ta Lalka. Potop to wiem, że Iza nam opowiadała. Potop... fuck. Nie mieliśmy Potopu. Ja powiem ci, że miałem ważniejsze rzeczy do robienia. Krzyżaków mieliśmy zamiast takie. Potopu. Miałeś ważniejsze rzeczy do robienia niż podstawowa edukacja? No, nie wiem, jeździłem na rolkach, w sensie... To w gimnazjum. W sensie, no... Gimnazjum było na sport, gimnazjum było dobre. Nie, ja głównie liceum. Ale zastanawiam się... Nie, no na serio, no mówię ci, że nie... Nie jarały mnie, to nie jest tak, że jakby fajnie no było przeczytać o tym i tak dalej, ale nie, to nie było coś takiego, że jakby moja, że te lektury były mi do czegoś potrzebne. Tak staram się po prostu spojrzeć na to, w jaki sposób przekonać dzieciaki do tego, nie? Że to jest fajne na przykład. My byśmy docenili je teraz, bo teraz byśmy rozumieli, że poznawanie lektury z konkretnego no, okresu jest... pokazuje ci, jaki był trend myślenia w danym okresie i co było dla ludzi ważne, że ta książka była ważna. No, ale no, zamiast nauczyć się, jaki jest trend myślenia teraz, żeby potem móc porównywać te rzeczy, to uczą cię, jak myślało się kiedyś i ty ciągle nie wiesz, jak myśli się teraz. No bo oni zakładają, że czytasz nowe książki. To nie jest tak, że... To nie jest tak, że powinieneś najpierw po prostu przeczytać jakiekolwiek książki, które są ciekawe dla ciebie, żeby potem... No ale potem to się robi po godzinach. To nie jest tak, że te lektury powinieneś
przeczytać tak naprawdę, kiedy masz lat 25-30 po prostu. Może. Kiedy one faktycznie coś ci wnoszą do twojego życia, a nie wrzucają ci jakieś dziady, czy jakieś właśnie... Nie wiem, no staram się, wiesz, spojrzeć na to. Ja się zgadzam, że... Znaczy, bardzo wiele przedmiotów szkolnych uważam, że doceniłbym o wiele bardziej później i że nie rozumiałem ich, kiedy się ich uczyłem na pamięć. No właśnie o to chodzi, że ktoś ci wmawia, że to jest jakaś ważna rzecz, ale ty nie wiesz, że jest ważna i nie widzisz wartości w tym, więc po co masz... Więc nie przekonasz kogoś do czegoś, jeżeli on nie widzi w tym wartości. Możesz mu... Normalnie byś na przykład powiedział, fizyka jest spoko, bo możesz pokazać komuś eksperyment. Powiedzieć, hej, chcecie wysadzać wszystko? Nie ma sprawy. Tutaj pokażemy wam eksperyment, jak się wysadza rzeczy i potem nauczymy się, jak to wysadzać naprawdę. Tutaj możemy wam pokazać, że, nie wiem, jak chcesz policzyć coś, no to wow, policzysz, to działa. Nie wiem, i wiesz, jaki masz metraż pokoju, ile płacisz za mieszkanie, cokolwiek zrobić. Potrafisz zrobić podstawowe, nie wiem, bilanse rozchody albo coś, albo cokolwiek. A jeśli chodzi o polski, to jest też, czy w ogóle o humany, nie wiem, pewnie Ola by się tu musiała jakoś wypowiedzieć, nie? Ale no, mi się wydaje, że to jest tak indywidualna sprawa. Jest, ale słuchaj, milenialsów trzeba po mileniacku zajść. Nie możesz wprowadzić lektury w szkole i zrobić z niej testu, bo to na nich nie podziała. Musisz napisać artykuł na stronie internetowej top 10 polskich książek pozytywizmu i oni sobie przejrzą te rzeczy. Ja myślę, że lepiej. Nie możesz im dawać całej książki, musisz im dawać po kartce w user story na przykład na Facebooku albo coś takiego. Oni przeczytają. Ej, w ogóle jest taka aplikacja, gdzie dostajesz skróty książek różnych i możesz czytać na telefonie po prostu skróty książek. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale możesz przeczytać, wiesz, 200 książek rocznie dzięki temu. Ja się tym nie interesowałem, także nie powiem wam, jak się ta aplikacja nazywa. Dostawałem do niej reklamy kiedyś na Instagramie. Hej, czytajcie książki, które macie ochotę. Zaliczcie maturę albo nie zaliczajcie. Ogar mówił na tym na czacie, że on nie ma matury i sobie radzi w życiu. Więc może nie musicie wcale mieć matury. No mi się wydaje, że to wcale nie jest tak, że musisz mieć jakieś egzaminy, nie musisz mieć też szkoły, to pomaga, nie? Musisz mieć podstawową chyba. Nie? Ola, jak to było u ciebie? Ola nie ogarnia. Jak to było u ciebie z lekturami? Zapytaj, czy czytała? Najtrzebes mówi, że... Tak, ale... Ale mi się wydaje, że próbuję zgrywać teraz inteligenta. No nie no. No to już musisz wiedzieć, że są ludzie, którzy uczyli się do szkoły i przygotowywali się do szkoły i robili to, co im się kazało. To, że ty robiłeś to, co chciałeś, a potem przychodziłeś i zdawałeś egzaminy po prostu, to jest, wiesz, to nie jest normalne jakby zachowanie ludzkości. To nie jest podstawowy sposób na życie. Podstawowa, Konrad. Ale tylko, tego ty tak tylko ty tak robiłeś. Nie, po prostu zastanawiam się trochę, jaka jest faktycznie wartość z przeczytanych tych lektur, oprócz tego, że za 10 lat ktoś ci jeden z 10 zada pytanie i ty będziesz wiedzieć. Wiesz, znasz moje podejście do tego. Ja uważam, że podstawowa edukacja na wszystkie tematy jest istotna, bo przygotowuje twój mózg na myślenie w przyszłości. No ale na przykład jest to taka brief history of almost everything, I guess. Mhm. No to jest taka super podstawa, ale to jest fajne, bo to łączy wiele rzeczy w jedno. Odkrycia naukowe, historyczne wydarzenia. Nazywa się History of the Entire World, I guess. Mhm. I jest zajebiste. Trwa jakieś 20 minut. Tak. To jest filmik, tak, ale ten filmik pokazuje ci przede wszystkim to, że ty się uczysz o jakimś wycinku historii, na przykład, i mówisz, o jakie ważne są te rzeczy, o jakie ważne jest to, że mieliśmy powstanie krzyżackie, o jakże... Pięknie, nie wiem, jakże mocno bolały rany, ale jakże słodko iść na te niebiańskie polany. A lato było piękne tego roku i się uczysz bardzo takiego, uczysz się takiego bardzo mocnego wycinka, zamiast spojrzeć na historię w ogóle bardzo szeroko i powiedzieć, ha, czyli generalnie jeżeli jest wszystko, cała historia opiera się na tym, że jest jakaś dynastia, umiera największy władca, jest podział, potem jest jeden koleś, który to wszystko jednoczy i się powtarza.
dynastia przez jakiś czas, rozwałka i tak dalej. I tyle. I takie spojrzenie w taki sposób na to, jak konkretnie, na przykład jak nowoczesne wynalazki typu, nie wiem, konie, wozy, łuki i tak dalej, jak te narzędzia pozwalały ludziom podbić konkretny kontynent, czy zapanować, czy na przykład jakaś strategia wojenna, co w ogóle sprawia, że na przykład mówimy o jakiejś moralności, nie? Takiej współczesnej, ale ludzie w tamtych czasach nie mieli moralności. Trzeba powiedzieć, że to, że my mamy moralność jakąś teraz, wynika tylko z tego, że jesteśmy w konkretnym społeczeństwie. Ludzie kiedyś nie mogli sobie pozwolić na moralność. Po prostu żyli. Czegoś takiego, że... Nie, no nigdy nie przejmowali się czymś takim, czy niewolnictwo jest moralne, czy nie. Po prostu naturalne było, że chcę mieć więcej, to biorę. Tak, i mam jebaną piramidę do zbudowania. Na przykład, nie? I w jaki sposób na przykład i iluzje w postaci urodzenia tworzyły ci status społeczeństwa. I dlaczego ta iluzja urodzenia i szlachty była ważna na przykład przez jakiś czas, więc I don't know, man. Nie wiem, no masz, wiesz, te rzeczy wszystkie są w szkole, tylko one są podane w taki sposób, który dla mnie przynajmniej nie łączył się w jedną wspólną całość. A, nie wiem. No właśnie o tym mówię, że tutaj na przykład pokazuje, ten filmik jest odjechany, pokazuje ci jak religia, jakie religia dokonuje ekspansji na różne miejsca. Pamiętasz, religia jest dobra w polskiej szkole. Nieważne, religia jest neutralna, jest narzędziem, takim samym jak wszystko inne. No dla nas tak, nie dla wierzących. Dobra, chodźmy dalej, ja już mam dosyć naprawiania edukacji. Bo... No, wydawało mi się to ciekawe. Jest ciekawe. Może nie. Tylko jedna rzecz, która mnie jeszcze zastanawia, my też nie do końca wiemy, jak teraz wyglądają egzaminy i edukacja, ponieważ nie byliśmy w szkole od... Ilu lat? Od 2006 roku nie byliśmy w liceum już. To jest 14 lat. Tak. Zaprosimy tak. A z drugiej strony, czego chcesz, nie? Bierzesz najniżej opłacanych ludzi i każesz im wymyślać program edukacji i kształcić dzieciaki. Wiadomo, że to są po prostu nauczyciele, to po prostu gloryfikowane opiekunki do dziecka. Problem, wiesz co, problem nie są chyba nauczyciele. Program edukacji chyba jest tworzony przez ministrów, nie? A nie przez faktycznych nauczycieli. Nie ma znaczenia, nie? To oni to wdrażają w jakiś sposób. No oni uczą dzieciaki, tak. Ale wiesz, wielu nauczycieli są ludzie z powołaniem. No, bo muszą. Nie jest tak, że powiedzieć, no, ten koleś naprawdę nie ma, naprawdę był chujowy, ale generalnie dobrze wykonuje swoją pracę, bo jest super profesjonalistą. Lubi zarabiać te duże pieniądze, które zarabiają nauczyciele, więc się przygotowuje i dobrze robi swoją pracę. Tylko mówisz, nie, ten koleś jest z powołania. Mógł tak naprawdę założyć własną firmę i kręcić grube hajsy na historii, ale chciał tak naprawdę uczyć dzieci. Wolał uczyć dzieci. Nie możemy jechać po nauczyciela, to są ciężko dzieci, pracujący ludzie. Te same dzieci, które nie chcą czytać lektur. Co ciekawe, Thor, biblioteczkę, więc... Tak, oglądam, jest ładna. Może się mylę. Kurwa, dzieci chcą czytać. Kto poświęca tak dużo czasu na ułożenie tak ładnie wszystkich swoich zbiorów? Belle. To prawda. Tork, czy ty żyjesz najlepsze życie? Z Belem? Nie mówisz, że jego żona ułożyła. Gratulujemy ci za mąż pójścia. Znaczy za żon pójścia. Yes. Pijany pijanemu wilkiem. Pijany kierowca w Chrzanowie został obywatelsko zatrzymany przez pieszego. Policja wykazała, że miał we krwi 2,5 promila. Pieszy natomiast 3,2. Nie wiem. Ty prowadzisz po pijaku i wiem, co mówię, ponieważ jestem narąbany jak szpadel. To jest ten news, który stworzył moją rozkminę dzisiejszą na temat promili. No i właśnie zastanawiałem się na ten temat. No bo jak możesz właśnie wiedzieć, jak bardzo byli pijani ci ludzie? Czy 2,5 to jest... Jest ktoś w stanie powiedzieć, ile to jest 1, 1,5, 2, 2,5? Czy jesteś w stanie na przykład pić, skalować się i musisz robić różne rzeczy? No dobrym motywem byłoby pić i kazać sobie, i na przykład kazać napisać jakieś zdanie na kartce, żeby mieć takie porównanie co pół promila alkoholu. Inne to by było na przykład zrobić jakąś inną czynność.
Jest coś, co mogę ci powiedzieć. Potem powiedzieć jakieś zdanie. Mogę ci coś powiedzieć o tym. Mogę ci powiedzieć, że w Polsce jest 0,2 dozwolone, a we Francji 0,4, ponieważ Francuz ma prawo wypić kieliszek wina do obiadu. Co znaczy, że tak jak się czujesz po jednym kieliszku wina wypitym do jedzenia, to jest trochę poniżej 0,4. Gdzie u nas już miałbyś zabrane prawo jazdy prawdopodobnie. Bo u nas jest 0,2, nie? To też pytanie jest, ile czasu... Ja nie wiem, jak szybko jest, jaki jest połowiczny rozpad. Jak szybko, bo ja na przykład po piwie potrafię być wstawiony przez jakieś 10 minut, czy 15. Tak, no metabolizm w przeciągu 3 godzin takie piwo chyba spali całkowicie. Ale też nie chcę mówić nikomu, że może jeździć po piwie, nie? Powinniście pojechać i sprawdzić okomatem. Zjedz czekoladę. Zjedz czekoladę, będzie okej. Just slap a plaster on it and go. Od 0,5 jest zabranie prawka w Polsce, mówi szaman, czyli masz mandat za 0,4 w Polsce. No, ale tak, we Francji masz większe limity. Z powodu wina. To jest, Francja jest jak Ameryka z pistoletami, że jakby nie mogą ludziom zabrać prawa do picia wina. To jest ekstra. Jest super. No, ale fajnie. Nie wracajmy już do tematu alkoholu, bo czuję, że go wyczerpaliśmy. Z impetem w świat crowdfundingu. Kojarzysz, jest taka strona crowdfundingowa, która nazywa się OnlyFans i jest głównie dla aktorek porno. Jeśli aktorka porno chce założyć swoją własną stronę, to najczęściej robi to na OnlyFans, bo OnlyFans dopuszcza porno. Jeśli Patreon wyrzuci całe porno od siebie, to ja prawdopodobnie również tam przejdę kiedyś. I jest laska, która nazywa się Bella Thorne i była kiedyś bohaterką seriali Disneya. Aktorką grającą w serialu Disneya. W ogóle jej nie kojarzę. Ja też nie. Wygląda jak jakaś Britney Spears. Ona ostatnio wyreżyserowała film pornograficzny, który wygrał nagrodę na... To nie mówmy czegoś takiego, wyreżyserować film pornograficzny. Znaczy ona w nim chyba nie występowała, ale ona ma trochę materiałów, które są trochę bardziej, wiesz, risque. I założyła swój OnlyFans i pobiła wszelkie rekordy, ponieważ w ciągu 24 godzin zarobiła $1,000,000 tam. To dobrze, no nie, to nie jest, czy to nie o to chodzi przecież teraz? Tak. Żeby wysysać z simpów najwięcej pieniędzy? Dokładnie. Patronite/InsideBaseball to strona, na której możecie wspierać podcast. Jestem pewien, że gdybyśmy mieli jakąś jedną tutaj babkę, która by, nie wiem, grała w gry, prawdopodobnie mógłbyś założyć całkiem niezłe imperium, takie z pornokamerek, gdzie zatrudniałbyś przypadkowe laski albo modelki, które by grały w gry. Ja mam koszulkę, odpalam, która pozwala mi wygodnie pokazać sutek. Mogę też zrobić minę do kamery albo coś. Pokaż cycki. No nic, tylko tyle chciałem powiedzieć. To jest o tyle ciekawe, że jest to jakiś rekord, jeśli chodzi o crowdfunding, co wiesz, co jest moim tematem. Więc... A to jest jakaś gwiazda, mówią gwiazda Disneya? Tak, ona grała jako aktorka dziecięca, grała w serialach Disneya, tak samo jak Hannah Montana, czyli ta piosenka. Czy kojarzy ją z czegokolwiek? Ale my nie widzieliśmy seriali Disneya, Mateusz. Ona nie grała w Herkulesie, ona grała w takich rzeczach, które były na Disney coś tam. Wiesz, jak Hannah Montana, tego typu rzeczy. Takie seriale dla dzieci, które są z aktorami. Jak Power Rangers. Także... No. Ja nie płaciłem za jej ten... Ja nie wiem, jakie materiały tam wrzuciła, bo płaci się dwa... Do jej OnlyFans. Do jej kohorty. Tak, do jej kohorty. Ciekawy motyw. Fajne jest, mówię, chyba gadaliśmy o tym, nie, że na jakimś 2 albo 3 podcasty temu, o tym, jaki jest mechanizm. Czego, simpowanie? Tak. A tak, gadaliśmy trochę o tym. I no. Hej, ja nic nie oceniam. Ja uważam, że wiesz, każdy ma prawo do masturbacji. Nie, myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo ostatecznie pokazuje ci to, w jaki sposób możesz globalizować zasięg tego, nie, że teraz dzięki internetowi jesteś w stanie dotrzeć do tak szerokiej publiczności, że jesteś w stanie zarobić milion na tym, że ktoś będzie chciał zapłacić tobie. Jestem tylko ciekaw... Wycinasz tych pośredników. Jest...
pewnym sensie. Bo ty prowadzisz to, możesz prowadzić te rzeczy samemu, także jeśli jesteś aktorem, aktorką, kimś tam, to ludzie, którzy do ciebie dołączają, mają jakby doświadczenie interakcji bezpośrednio z rzeczami, które ty tworzysz i ty wrzucasz. I chciałbym zobaczyć taki kierunek studiów. Jestem pewien, że będzie. Uczą ludzi pozyskiwać pieniądze z takich dotacji. Są kursy crowdfundingowe. Także na razie jest to. Nie wiem, czy znajdziesz jakby materiał, żeby zrobić z tego cały kierunek studiów, bo na pewno na socjologii takie kierunki mogą się pojawić. A. Nie, ja zakładam, że jakimś marketingu, że jesteś w stanie zbudować swój prywatny brand tak mocno, że no możesz się z tego utrzymywać albo utrzymać do końca życia. Nie? Hej, może ja będę profesorem kiedyś. Szanuj takich ludzi. Szanuj nauczycieli, Mateusz. Myślę, że to jest całkiem valid ścieżka kariery, nie? Tylko w wieku dla młodej kobiety do 25 roku życia na przykład. Jest. Ja ten, mówiłem jeżeli ci, że... masz kogo, jeżeli jesteś jak ta, jak ona się nazywa? Kardashian. Kim Kardashian? Nazywa. Czy nie, tak? Nie, jej matka. Matka Kim Kardashian? Chloe, no. Kris Jenner ona się nazywa, no. Ja nie wiem. Teraz już. Ale no Kris Kardashian to była babka, która przecież jest niesamowitym marketingowcem. Ona wypromowała wszystkie te swoje córki, zrobiła z tego cały biznes. Urodziła niezły materiał. Nie no, ona zaprojektowała te córki niesamowicie, nie? Całą swoją rodzinę. Jest, no babka niesamowicie poprowadziła to wszystko. Chylisz czoła jej budowaniu brandu, a także tym. To zobacz, zbudowała brand nie tylko jednej córki, ale tak naprawdę każąc córkom puszczać się w konkretne miejsca. Ona nawet wypromowała męża, zmieniając mu płeć. No jest mastermindem, to prawda. Znaczy no wie... Jest odjechana, wiedząc jak naprawdę w jaki sposób, nie wiem, zarządzać takim wizerunkiem, czy tym, co ludzie potrzebują w ogóle. Tak, no personalne brandy stały się bardzo wartościowe w dzisiejszych czasach. Dlatego należy nie pisać rasistowskich rzeczy w sieci, żeby nigdy nie stracić tego, co masz. Dobra, jedźmy dalej. Aha, przypominam jeszcze raz, Inside Baseball na Patronite. Pozwólcie nam również poczuć się jak była aktorka Disney. Her role as a family momager. Bardzo mi się spodobało to. Ale wiesz, robienie brandu z całej rodziny to jest coś, co już było wcześniej. Przecież Osbornowie mieli nawet serial o tym, jak mieszkają we własnym domu. Tak, tylko to wszystko wyszło, to jest reality show, który ktoś stwierdził, że ten, ale wyszło od tego, że Ozzy Osbourne był znaną osobą. Tak. A tutaj Kardashian ta Kris Jenner z tego zrobiła po prostu... No ale oni też musieli być znani wcześniej. Z niczego. Nie. No to dlaczego było szokujące, że Kim Kardashian miała sextape, jeżeli nie była znana wcześniej? Z tego co rozumiem, oni wyszli przez to, że jej były mąż Robert Kardashian to był jeden z prawników O.J. Simpsona. A, okej. Okay. I on był takim w sumie jak mało znanym kolesiem. W ten sposób zyskał ten recognition, a następnie ona popłynęła już na tym. Wow. No nie, no to jest imponujące. Przynajmniej mi się tak wydaje. Może ktoś zna lepiej tą historię, ale... Ja to tak rozumiem, że on był nieznanym kolesiem, potem ona się z nim tam rozwiodła, wykorzystała nazwisko, z którym ludzie byli osłuchani podczas tej sprawy i zbudowała swój brand cały. Hej, kto nigdy nie sprzedał rodziny za kliki, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tyle ci powiem. Skończmy newsy. Sonic Screwdriver, to ci się spodoba, może. Uniwersytet w Singapurze udowodnił, że można skopiować klucz, analizując dźwięk wkładania do zamka, nawet jeśli nagrasz dyktafonem telefonu ten dźwięk. Zrobili aplikację, która porównuje odległości czasu pomiędzy kliknięciami, kiedy wkładasz klucz, kiedy, wiesz, kliknięciami młoteczków wewnątrz zamka i ich częstotliwość, i określić klucza i zrobić kopię.
Zrobili to na takich kluczach klasycznych dosyć, o ile się nie mylę. Takich, wiesz, które mają po prostu taką górkę, patrząc na niego od boku. Mhm. Wygląda to fajnie. Bo te klucze, które mają wgłębienia na szerokiej stronie, wydaje mi się, że to jest już coś zupełnie innego, bo nie wiesz, gdzie te wgłębienia są. Wydaje mi się, że nie ma znaczenia, że teraz z AI byłbyś w stanie coś takiego zrobić. To możliwe, tak. Że ostatecznie wystarczy, jeżeli jesteś w stanie, no to trochę, jeżeli istnieje jakaś funkcja, no to pomiędzy odgłosem a tym, no to odpowiednia liczba jakby tych zła, nie? Mhm, możliwe. Acz, zrobili to na razie na kluczach Yale Schlage, czyli właśnie takich z górką. Ale jest to fajne, bo nie pomyślałem nigdy o tym, a jak się nad tym zastanowisz, to wydaje się logiczne, że można to faktycznie rozpoznać po dźwięku. W sensie jest to wiarygodne, nie? To mogę wrzucić do szybkiej piłki. Już widzę, że za następnym razem, jak będziesz wkładał klucz do tego, to... Oni sugerują, żeby robić to nieregularnie. Włożyć kawałek, włożyć drugi kawałek, włożyć trzeci kawałek klucza. Tak. Ciekawe, fajny motyw, nie? Ale ostatecznie chyba jesteś w stanie, jak masz jakieś tam takie standardowe zamki, chyba jesteś w stanie włożyć jakiś elektroniczny wydrych, który sam to rozpracowuje, nie? Jeśli włożyłbyś taki klucz, który ma silniczki i dopasowuje się, to może? I don't know. Generalnie możesz taki zamek bardzo łatwo otworzyć po prostu używając wytrychów. To nie jest trudne. Możesz się nauczyć robić to w kilka sekund. Tak mi się wydaje. Ale super. Także takie zamki nie są bezpieczne tak czy owak. Ale pomysł na projekt bardzo mi się podoba, bo bardzo. Jest bardzo, bardzo... Jest taki hakerski, ale taki, niekomputerowo hakerski. Jest taki hakerski jak z lat 90. Tak. Tak jak te phishing, wszystkie te budki telefoniczne. Gdzie co, gdzie śpiewałeś do telefonu, żeby tonowo rozpracowywać tak, system? Tak, że nosili te blue boxy, nie? Że wiedziałeś, że jeżeli wyślesz przez słuchawkę konkretną jakieś tam kombinacje tonów, to może cię połączyć z czymś tam. Pamiętam te rzeczy, ale kiedy zacząłem używać komputera, to już chyba wychodziło z użycia. No nie było budek telefonicznych też. Modemy wciąż były to nowe. Pamiętam jedną budkę telefoniczną. Jak? Nie no, były budki telefoniczne, jeszcze zanim były telefony komórkowe, wszędzie były budki telefoniczne, nie? Nie pamiętam. Jak się jeździło na kolonie, to dostawało się od rodziców kartę telefoniczną. To było coś takiego faktycznie, ale w Szczecinie nie pamiętam. Pamiętam jedną budkę, z której kiedyś ukradłem znak telefon. No nie, nie mów 10 tego. Lat może. Nie mów tego. Był taki wielki znak, szyld, telefon. To już się przedawniło. I powiesiłem go nad naszym telefonem. Rodzice byli dumni. Okej. Nie mieli wyjścia. Spojrzałem na nich groźnie swoim 10-letnim spojrzeniem. Well, this is the child we have. To takie dziecko dał nam Bóg i jesteśmy wdzięczni. Dokładnie tak sobie to wyobrażam. Dobra, idziemy tu. If they set that android free, it will be the end of all of us! No! Mamy mały update na temat walki sztucznej inteligencji w symulatorze myśliwców z członkiem US Air Force. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, pamiętasz? Mhm. Cały turniej sztucznej inteligencji wygrała firma Heron Systems. I w pojedynku z pilotem wygrali wszystkie pojedynki. O. Ponoć człowiek nie miał szans. 5 symulowanych pojedynków łącznie trwało nie dłużej niż 2 minuty i człowiek przegrał wszystkie. Nie mam za bardzo informacji. Tak obstawiałem. Nie mam za bardzo informacji o tym, do jakich informacji miała dostęp sztuczna inteligencja, tak jakby. To o czym rozmawialiśmy, że nie wiemy do końca na czym polega ten program, nie? No ale generalnie chyba o to chodziło, nie? Żeby udowodnić, że komputer jest lepszy? No, tak mi się wydaje, nie? Że to chyba chodzi o publicity, wiesz, ostatecznie chodzi tylko o to, żeby dostać pieniądze na kolejne badania. Tak. Nie wiem, czy to znaczy, że ta firma wygrała w ten sposób przetarg na
tworzenie takiego systemu dla DARPA, bo DARPA faktycznie pracuje nad takim systemem? Czy może to była tylko kwestia promocji i... Myślę, że nie żaden jakiś fundusz czy coś takiego, tylko po prostu kontrakt. nie na tym poziomie. No, może tak. To mogłoby być tylko tak naprawdę w ramach promocji sztucznej inteligencji, nie? Czy moglibyśmy przestać uczyć roboty zabijać? Właśnie to by było super, gdybyśmy zrobili konkurs na to, czy jesteś w stanie uczyć robota zabijać. Kto szybciej. No właśnie, wydawało mi się, że po Terminatorze wszyscy mamy ustalone kilka rzeczy, że nie tworzymy maszyn, które mogą tworzyć kopie samych siebie i nie robimy maszyn, które mogą zabijać ludzi. Co takie rzeczy, których nauczyło nas science fiction połowy poprzedniego wieku. Tak. A i nie klonujemy dinozaurów. Wszystkie te rzeczy zostały złamane przez ostatnie kilka lat. To prawda. Chyba nawet zaczęli klonować dinozaury, nie? Był jakiś news o tym cloning dinosaurs. A to z 2016 roku. A, bo generalnie problemem jest znalezienie kompletnego DNA, żeby sklonować dinozaura i ciągle go nie znaleziono. No nic. W takim razie może jesteśmy bezpieczni jeszcze przez parę lat, Mateusz. Czas na szybką piłkę. Szczam ci na ryj! Kalifornia. Kierowca, który otrzymał mandat za jazdę pod prąd, od razu wjechał na ulicę w złym kierunku i został aresztowany po krótkim pościgu. Bam, bam, bam. Nowa Zelandia. Siedmiolatek wykichnął z nosa klocek Lego, który utknął mu tam 2 lata wcześniej. Rodzice chłopca nie chcieli wierzyć, kiedy skarżył się, że coś go uwiera. Tak, on ponoć nalegał, że ma w nosie cały czas klocek Lego, ale stwierdzili, że zmyśla. Aha, i ponoć powiedział mu, a nie mówiłem, kiedy wykichnął ten klocek. Brazylijska sieć sklepów spożywczych przeprasza, że po śmierci jednego z pracowników na służbie jego ciało przykryli parasolami, żeby sklep mógł pozostać otwarty. We're sorry, but we're not sorry. Piłka w trybuny. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Pilot Pirks napisał ważną informację, którą ja powinienem był pamiętać na poprzednim podcaście, kiedy rozmawialiśmy o Czarnobylu. Dementuje nieprawdę powiedzianą w podcaście. 3 nurków, którzy zeszli odkręcić zawory w Czarnobylu, nie zginęło wcale krótko po tym, to jest mit. 2 z nich żyje do dziś, 1 zmarł w 2005, a Nenko pracował do 2017 roku. Jest tutaj wywiad z nim, którym wypowiada się o serialu i o tym, jak było naprawdę. Jest link. Także... To dziwne, bo ja przeczytałem, że zginęli. Może chodziło o tych, o górników. Bo górnicy chyba faktycznie mieli, wiesz, oni długo, długo tam pracowali. To ciekawe, bo podali ich, bo to fajnie, że dają to sprostowanie, bo przeczytałem, że nie, że nie żyje. No to może przeczytać. Był podany z imienia nazwiska. Ten sam? Analenko? Tak, tak. Anatol. Bird in the Barrel mówi, zabawne by było, gdyby zginęli, ale w wypadku samochodowym wracając. Czy to byłoby zabawne? To byłoby ironiczne, ale czy byłoby zabawne? Może tak. Może by było. Czas na after show. Nie będę grał jingla, bo czuję, że zagrałem przed chwilą kilka różnych jingli i wyczerpałem waszą cierpliwość już. Ale zagram to. Jebać! No to już grałem w bardzo dobrą grę. Jaką? Mortal Shell. To jest gra, która jest laurką zrobioną dla Dark Soulsów przez mały team niezależny. No mały, wiesz, powiedzmy, 50 osób to jest trochę osób, ale też gra jest całkiem niezła. To jest gra, która, gdybyś wziął Dark Soulsy, zanurzył klimat tej gry w czymś jeszcze cięższym i wprowadził kilka nowych mechanik, które są pomysłowe i są naprawdę dobrze zaimplementowane, to Mortal Shell jest mniej więcej właśnie taką grą. Nie jest super dopracowana, są momenty, gdzie wiesz, pojawiają się jakieś bugi, czasami coś nie do końca animacyjnie się zgrywa, ale generalnie wygląda świetnie, brzmi świetnie i
jest naprawdę miodna. To jest gierka, w którą jak już się nauczyłem walczyć, to miałem mnóstwo satysfakcji z gry. Wprowadzili taką fajną mechanikę, gdzie twoja postać może zamienić się w kamień. Na jeden cios. To znaczy, że w każdym momencie, to ma cooldown, tam powiedzmy 5 sekund. W każdym momencie walki możesz po prostu zamienić się w kamień i przyjąć jeden cios przeciwnika na klatę. Czyli możesz zacząć wyprowadzać combo, w momencie kiedy przeciwnik ma cię uderzyć, zamieniasz się w kamień i po jego uderzeniu automatycznie zamieniasz się z powrotem w człowieka i tniesz go dalej. Także można... Daje ci to bardzo dużą wolność robienia kombosów na przeciwnikach. W grze, która tak jest naprawdę punishing. To tak jakbyś mógł zamieniasz się w kamień, czy tak naprawdę, bo fajnie by było, gdybyś mógł wiesz, zamienić się w jakby przepuścić przez siebie miecz, nie? Nie, on się odbija od ciebie najczęściej. Odbija od ciebie, to by było... A, że tak, że mógłbyś zamienić się w ducha na chwilę? Na chwilę, no, i wejść w ten, to byłoby takie, przypomina mi to trochę, jak się nazywał ten, Shadow of War? Shadow of War, tak. No, Władca Pierścieni. Middle Earth. Tak. To jest, bo tutaj jest bardzo ciężkie i bardzo powolne. Tak, tak, to widać. Ten kamień pasuje tutaj. Pasuje bardzo. Ale powolna jest ta gra, no. Tak, ona nie jest długa, także ja ją polecam, bo ona jest też tańsza. Kosztuje chyba $30. Zajmuje około 13 godzin przejście całej kampanii. I jest naprawdę, naprawdę fajna. Zawiera tak naprawdę 4 bossów poważnych, takich końcowych bossów powiedzmy. 4 różne krainy, tą taką podstawową i 3 inne krainy, do których przechodzisz w trakcie gry. Ciekawe. I każda z nich jest bardzo zróżnicowana. Turlania się. Czego? Turlania się. Jest. Znaczy masz unik i jeśli przyciśniesz go 2 razy, to robisz unik, a potem się odturlujesz. Tylko to zawsze tak jakby odsuwa cię od przeciwnika. Ciężko jest używać tego turlania w trakcie walki. Tak, o wiele lepiej jest stankować. Tak, aha, i masz też parowanie. Jeśli sparujesz cios, to masz możliwość wykonania jednego z ciosów tak jakby paniszujących przeciwnika i w trakcie gry dostajesz nowe możliwości. Także masz możliwość przebicia go na wylot, masz możliwość nałożenia na niego takiego wybuchającego czegoś, parasajta, a później masz możliwość zatrzymania czasu na chwilę. I no naprawdę, te mechaniki są fajnie pomyślane i są dobrze zaimplementowane. Ja się bawiłem naprawdę świetnie. I jak tylko skończyłem, zacząłem NG+, z inną bronią, z inną postacią. Bo w grze masz dostęp do 4 postaci, których ciała znajdujesz i możesz tak jakby nawiedzać, wypełniać. I do 4 broni. Postacie różnią się ilością życia, ilością czegoś w rodzaju many i ilością wytrzymałości, w sensie staminy. A bronie różnią się, wiadomo, tak naprawdę, wiesz, wszystkim. Szybkością, zasięgiem, rodzajem efektów specjalnych. Ja się bawiłem super, ale ja jestem ogromnym fanem Soulsów. Do tego stopnia, że to jest moja taka defaultowa gra, do której wracam, jak nie mam co robić. Ciekawe, bo ja przyszedłem tam 1, ale nawet nie odpaliłem chyba 2, 3. No, 2 jest bardzo różna, także nie oceniaj po niej całej serii. Możesz chcieć zagrać w to, bo jest to na PC-cie i jest to, no moim zdaniem jest ciekawe. Czy tobie się spodoba, ciężko mi jest to powiedzieć, ale wydaje mi się, że może tak być. Jeśli wyjdzie do niej jakiś dodatek, kiedyś na pewno będę go wciągał. Nie wróciłem za to jeszcze do Ghosts of Tsushima, jakoś po moim urlopie, po powrocie nie miałem ochoty biegać po mapie dalej i zaliczać kolejnych kawałków gry. To ciekawe, że ten open world trochę na tyle. Ja mam to samo trochę w Horizon, że... No bo jesteśmy, to zajmuje za dużo czasu. To jest jakby, wiem, że mam przed sobą jeszcze 20 do 30 do 40 godzin gry i tak mnie to trochę deprymuje. No możesz też zasuwać, przejść przez główny quest po prostu, nie? Mogę spróbować, resztę. To fakt. Ja tak się przymierzam powoli do tego, że mówię, a dobra, zrobiłem tyle, ile chciałem z rzeczy. Wiesz co, ja tak zwykle gram w te gry, że gram w głównego questa, aż do momentu, kiedy trochę się znudzę i zaczynam robić poboczne rzeczy. I jak mam dosyć pobocznych, wracam do głównego questa. Tylko Tsushima ma coś takiego, że jest naprawdę dobra w odwracaniu twojej uwagi.
i kiedy podróżujesz w stronę miejsca, gdzie chcesz zrobić questa, to gra jest świetna w tym, żeby ci odciągnąć gdzieś indziej. I ma mnóstwo różnych mechanizmów do tego. Wiedźmin też tak trochę działa, nie? Chyba tak, bo Wiedźmina nie skończyłem. Że idziesz w jakieś miejsce i nagle budzisz się w innym. Budzisz się w innym. I co ja robiłem przez ostatnią godzinę? No, a próbowałem znaleźć dojście do tego znaku zapytania na mapie. No, także moja polecanka jest, to jest Mortal Shell. Uważam, że gra jest spoko. Jeśli zobaczycie nowe Zero Punctuation, to Jacy no nie jest zbyt pozytywny na temat tej gry, ale myślę, że jest warto ją sprawdzić. No, mamy jeszcze parę rzeczy. Ty mówiłeś, że przynajmniej ja to znalazłem akurat równie chyba z tobą, tego Samuraja Jacka. A, tak. Jest gra o Samuraju Jacku. Tak. Miałeś okazję? Nie. Ja w ogóle, jak ci wysłałem tego linka, to dopiero się do niej dowiedziałem i nic o niej jeszcze nie wiem. Czy ktoś na czacie może grał w tą grę? Ja słyszę, z opinii, które widziałem, to wydaje mi się, że ona jest dosyć prosta. Że jest po prostu usadzona w tym klimacie, w świecie i tak dalej, ale jest dosyć prosta. Że gameplayowo nie odkryjesz. Że nic nowego nie robi. Tak, wyżej dupy nie podskoczysz. Ale czy to znaczy, to nie jest zawsze złe? W sensie, jeśli gra jest technicznie ciekawa, to wiesz... Jak teraz patrzę na filmik z tej gry, to wygląda fajnie. Myślę, że będzie prostą grą. Więc trzeba będzie po prostu wziąć ją, zobaczyć i się jarać tym, że mamy troszkę Samuraja Jacka jeszcze. Myślisz, że ma co-op? Ale to by było dobre. Chyba nie. Ale widziałem, że... Nie, chyba nie. Chyba jest singleplayerowa i masz te... Ale pojawiają się postacie. Wiem, że ten Scotsman się pojawia. Tak, w ogóle no na zwiastunie widziałem wiele postaci, ale nie wiem, czy one się pojawiają, bo to ma być jakaś nowa przygoda, która się dzieje pomiędzy odcinkami. I zastanawiam się, czy to znaczy, że te postacie się będą pojawiały na dłużej, czy tylko będą na przykład w filmiku, który jest związany z historią główną. Wygląda bardzo responsive. Wygląda jak Devil May Cry trochę. Czyli sporo przeciwników, widzisz akcję trochę izometrycznie, możesz je podrzucać do góry, ciąć na wszystkie strony, robić kombosy, parowanie. I kiedy ich pokonasz, wyskakuje skarb. Fajnie. Spoko. Nie wiem. Jak będę miał okazję, to w nią zagram. Może będzie na nią przecena na PlayStation. Ale nie czuję presji jakoś. Czy to mnie źle świadczy, Mateusz? Czy jestem złym człowiekiem? Nie chcę grać w Samuraja. Myślę, że akurat. Dobra, opowiedz mi o Fargo. No widziałem drugi sezon Fargo, bo pierwszy sobie darowałem, skończyliśmy. I mam bardzo mieszane odczucia. No miałeś już ostatnio chyba, jak go zaczynałeś. No właśnie coś takiego. No, potrzebowałem jakiś... Jak na serial, który ma 10 odcinków, potrzebowałem jakichś 3-4, żeby się wkręcić. O. I nie napawa mnie to jakimś... Nie napawa mnie to jakimś wielkim, wiesz, z optymizmem czy tam sukcesem. Ale wkręciłeś się. Tak, no generalnie serial jest ładny, prezentuje ci dosyć fajny ten czas. Serial, jakby moje wrażenie jest takie, że serial bardzo mocno defaultuje w stronę akcji, więc tak jak na przykład True Detective pokazuje ci jakąś tajemnicę i na tej zasadzie ciebie trzyma, tutaj masz trochę nieprzewidziane akcje, które się gdzieś kiełbaszą coraz bardziej, no i po prostu śledzisz sobie tą akcję. Mhm. Sens jest taki... Tak, zagadka to jest, jak bardzo się to pokiełbasi. No, po skończeniu tego serialu bardzo ciekawie są pokazane tam postacie kobiece w tym Fargo. Wydaje mi się, że jest, to, że pojawia się taki trend realizmu bardziej troszkę. I co mogę więcej powiedzieć? Nie wiem, nie. Kurde.
No nie trafiło to do mnie aż tak bardzo. W sensie, jeśli będzie następny sezon, będziesz oglądał? Czy w ogóle jest następny sezon? No są sezony, one są chyba niezwiązane z sobą. To są jakieś takie... Osobne historyjki w ogóle? Tak, tak mi się wydaje. One są powiązane... Chyba widzę, że tutaj jest jakaś babka, która dzieli nazwisko jednego tam z głównych bohaterów, więc w następnym sezonie, więc zakładam, że one są jakoś tak połączone. O! No spoko, ja tylko wiesz, ja znam tylko film, więc... No film był super, serial pewnie pierwszy sezon był spoko, ale... No ale właśnie dziwię się, że go przeskoczyłeś, bo mi się... Ja nie słyszałem, żeby ten serial powtarzał kompletnie fabułę filmu. Ale może tak było. Może powinieneś teraz zrobić sobie prequel i zobaczyć pierwszy sezon. Nie no, nie namawiam cię. Nie wiem, ziom. No ja widziałem film bardzo niedawno i dlatego stwierdziliśmy, że spróbujemy to. I nie był najgorszy. Coś tak po prostu, czegoś mi tam brakowało. Brakowało mi takiego czegoś, żebym siadł i powiedział, wow, ale ekstra. Mhm. I nie jestem w stanie do końca powiedzieć, czego brakowało tutaj. Nie rozjebał cię. Nie w ogóle. Miałem wrażenie, że też bardzo jest przedłużony. Że głównie ta sama historia mogłaby się zamknąć w, powiedzmy, 5-6 odcinkach. A to bardzo dziwne. Dużo czasu potrzebujesz, żeby się wkręcić i potem płyniesz trochę na tym, że się wkręciłeś i już chcesz trochę dojść do końca, ale kiedy się skończył, to nie miałem wow jeszcze, tylko miałem uff. A to jest dziwne, bo wydawało mi się, że teraz w nowych czasach, kiedy seriale są robione do netu, to ilość odcinków jest... Bardzo dobre opinie, więc... No właśnie... Wydawało mi się, że właśnie ilość odcinków, że seriale nie są już teraz przedłużane, bo nie ma po co. Bo ilość odcinków możesz mieć dowolną, więc robisz tyle, ile trzeba i tak, żeby zrobić jakąś całość, nie? No dobrze. Czyli co, dajesz takie mocne 6? Nie, nawet więcej mogę dać, ale to nie jest tak, że on mu czegoś brakuje. W sensie to nie jest tak, że on jest wadliwy, to jest tak, że czegoś nie ma, co by cię trzymało dalej, o to mi chodzi, że to nie jest tak, że on jest zły serial. To jest okej serial, fajnie wykonany, fajnie są postacie zarysowane, każda z nich jest charakterystyczna, co jest dosyć ciekawe, ale nie mam czegoś takiego, żebym powiedział, wow, on otworzył moje oczy na świat. Otworzył mą dupę na rzeczy. Dobra, niech w takim razie będzie. Pół polecanko od Mateusza na Fargo. Polecanko ode mnie na Mortal Shell i wszyscy musimy sprawdzić grę Samuraja Jacka i zobaczyć, czy jest spoko. Ja ciągle polecam Horizon Zero Dawn. Ja go w niego zagram. Ale nie dzisiaj. Dobra, będziemy w takim razie kończyć na dziś. Powinniśmy zamknąć podcast i pójść trenować, ponieważ Mateusz będzie tańczył nad Wisłą, a ja będę wspinał. To był 218 odcinek podcastu Inside Baseball i z Wrocławia i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński. Napisałem to wczoraj i nie była to wtedy prawda, ale jest to prawda dzisiaj. Oraz Mateusz Żerkowski, bez kapci jest dużo lepiej. Wiesz, że nigdy nie miałem kapci. Nie wiedziałem tego. Ale nosiłeś klapki po domu chyba. Nie? Nie. Zawsze na boso.